Dobra, szanowni państwo. 3, 2, 1. Kraków na tarę! Po Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku przyszedł czas na Kraków. Pozornie casting do czwartej edycji Mam Talent niewiele różni się od przesłuchań do poprzednich edycji. Emocje uczestników takie same, nerwy równie duże, a kolejka, która ustawia się przed Teatrem Słowackiego, równie długa. Wszyscy czekają na te magiczne 2 minuty, podczas których będą przekonywać jury, że to właśnie oni mają talent. Zagramy muzykę klezmerską. Nazywa mi się Rzeszów Klezmer Band, przyjechałem z Rzeszowa i wykonujemy tradycyjną muzykę klezmerską, troszkę też bałkańską. Don't blame it on the sunshine, don't blame it on the moonlight, don't blame it on the good times, blame it on the good. Oni powinni sami wiedzieć, jak tylko skończę występ, dlaczego mają mnie wybrać. Co mam na sobie, to jest strój, który występuje w sztukach walki. Ten dół to jest hakama, tak się nazywa w języku japońskim. Tak, góra to jest taka bluza właśnie, bardziej do ninjutsu, tak, do takiej też sztuki walki. Ale wszystko jest utrzymane oczywiście w aranżacji Gwiezdnych Wojen, tak? Większe show, no to większa możliwość przejścia, tak? Więc no wiadomo, jakieś umiejętności aktorskie, improwizacji, a przede wszystkim no jakiegoś, mówię, takiego konkretnego zrobienia show, takiego właśnie, które zapamięta człowieka, tak, w jakiś sposób. Ale tym razem casting to sprawdzian nie tylko dla kandydatów, ale również dla jurorów. Zmienił się skład jury, Kubę Wojewódzkiego zastąpił Robert Kozyra, czyli były szef Radia Z. I zmiana jest tym ciekawsza, że podobno panowie nie darzą się zbytnią sympatią i dogryzają sobie przy każdej okazji. Zobaczymy, czy tak samo będą dogryzać uczestnikom. Słyszałam nieciekawe rzeczy. No, że tak, i że będzie ostro oceniał. Znaczy, w sumie tego się nie boję, ale nie chciałabym za dużo usłyszeć. Ciężko nam ocenić, bo nigdy nie staliśmy twarzą w twarz z Kubą Wojewódzkim, a też z kolei pan Robert Kozyra, z tego co kojarzę, był dyrektorem programowym Radia Z, więc muzycznie jest na pewno bardzo, że tak powiem, ma szerokie horyzonty, więc jaka krytyka by nie była, tak uprzyjmiemy, o ile będzie. Jury w nowym składzie, ale formuła programu dobrze znana. I uczestnikom, i jurorom, i widzom. Talent można mieć do wszystkiego. Widzieliśmy już śpiewających, widzieliśmy grających, akrobatów, treserów. Pytanie tylko, co z takim talentem zrobić? Jak nie mam talent, no dalej będziemy robić to, co robimy, czyli będziemy występować na jakichś imprezach związanych z kulturą japońską właśnie. To będziemy dalej tańczyć, no. To Los Angeles podbijamy. No, jak się nie uda tutaj, no to jeszcze raz Weekend Dance, tak? Później mamy następny Mam Talent, nie? No zobaczymy jak to będzie. W 2 minuty przekonać 3 osoby, że nie jest się kolejną osobą z kolejki, ale osobą z talentem, to trudne zadanie. Ale przed organizatorami zadanie wcale nie łatwiejsze. Ściągnąć przed telewizorem miliony widzów. Aby dokonać tego po raz czwarty, również trzeba mieć nie lada talent. Aleksandra Sława, Interia TV.